Ten odcinek będzie trochę inny. Jestem na feriach, nie mam ze sobą całej ekipy, nie nagramy zatem tych wszystkich ujęć, zjazdy i tak dalej. Ale no właśnie, jestem na feriach. Przywiózł nas tutaj nowy Renault Espace. Espace, który kiedyś był symbolem auta typu minivan. A czym jest dzisiaj? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Wiedzieliście, że można sobie dziś pójść do salonu i zamówić nowe Renault Espace? Może to dziwne pytanie, ale zadaję je dlatego, bo ja nie wiedziałem. Przyznaję się bez bicia, że przegapiłem taką informację. Za dużo tych samochodów, tych testów, tego wszystkiego, więc coś takiego też może się zdarzyć. No ale gdy dostałem propozycję przetestowania tego modelu i zobaczyłem, że będzie to termin, w którym jadę na ferie, pomyślałem, kurczę, 100 lat nie jeździłem vanem, ferie, super, lecimy. Przy czym wziąłem za chwilę do ręki broszurę i co się okazało? Że Espace dzisiaj jest, nie zgadniecie, SUV-em. Szok i niedowierzanie. Ale poradzimy sobie i z tym. Zaraz do konkretów jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim firma Ewa Dywaniki, z której produktów korzystamy nawet w naszych prywatnych samochodach, co mogliście widzieć ostatnio i już Wam tłumaczę dlaczego. To, co nas przekonało do prezentowanych dywaników, to fakt, że nie są one welurowe czy gumowe, lecz wykonane właśnie z materiału EVA, czyli jednego z najbezpieczniejszych i najłagodniejszych materiałów sztucznych. Tworzywo EVA zaliczane do polimerów cechują kanaliki skutecznie absorbujące wodę, która następnie odparowuje. Takie tworzywo jest również bardzo trwałe, co potwierdza producent, oferując 5-letnią gwarancję. Są bardzo łatwe w czyszczeniu i bezzapachowe, co jest szczególnie istotne w upały, a także świetnie dopasowane do samochodu, dzięki czemu nie przesuwają się i idealnie zabezpieczają auto. Zresztą zobaczcie sami, podczas zamawiania produktu wybieramy model samochodu, do którego potrzebujemy dywaniki, można sobie wybrać fakturę, kolor, obszycie i dzięki temu odświeżyć wizerunek samochodu i dopasować go do własnych preferencji. Dlatego zamiast tracić czas na menu, warto rozważyć zaopatrzenie się w dywaniki z materiału EVA, tym bardziej, że zamawiając je teraz na stronie ewadywaniki.pl z kodem MOTO5 dostaniecie 5% rabatu. Polecam, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem. Zaraz pogadamy sobie o tym byciu SUV-em, czy też byciu vanem, albo nie byciu vanem, ale żebyście mieli pełną wiedzę, czym dzisiaj jest Renault Espace, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy 3-cylindrowy silnik o pojemności 1.2. Dysponuje on mocą 130 koni mechanicznych, natomiast moc systemowa całego układu hybrydowego to 199 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy tego układu to 205 Nm. Prędkość maksymalna nowego Espace to 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,8 sekundy. Czyli co? Jest to dokładnie ten sam napęd, jak w testowanym przed tygodniem Renault Austral. Ale jest to jedyny napęd, jaki w tym samochodzie, w tym modelu jest dostępny. Nie możemy mieć tutaj żadnego czterocylindrowca, nie możemy mieć plug-ina, nie możemy mieć żadnego diesla. Krótko mówiąc, jeśli widzicie Renault Espace na ulicy, albo chcielibyście zamówić go dla siebie, to będzie on miał hybrydę i 3 cylindry. Będzie miał też automatyczną, wielotrybową skrzynię. Powiem na jej temat parę słów, ale trochę później. Natomiast czego ten samochód na pewno miał nie będzie? Niestety napędu na 4 koła, bo taki nie jest oferowany. I mówiłem to już parę razy, ale powiem raz jeszcze. Ja nie rozumiem oferowania SUV-ów i nie oferowania napędu na 4 koła, chociaż jako opcja. No ale tak tutaj jest. No ale dobra, mamy już podstawy, wiemy co tutaj mamy, wiemy czego mieć nie możemy. Przejdźmy sobie dalej i trochę do tej vanowatości, SUV-owatości. Nie ma takiego słowa, ale wiecie o co chodzi. I tak, nie będę opowiadał tej 40-letniej historii Espace jako vana, ale to był samochód, który przynajmniej dla mnie był symbolem tej klasy. To było auto, gdzie nie tylko można było wepchnąć 7 osób, ale też te osoby numer 6 i 7 do takiego samochodu naprawdę się mieściły. Jak to wygląda dzisiaj? To nadal jest, a przynajmniej może być, samochód 7-miejscowy. Ja akurat mam wersję przeznaczoną dla osób 5, więc o tych dwóch, nazwijmy to dodatkowych, się praktycznie nie wypowiem, może następnym razem. Ale tutaj taka ciekawostka. Espace standardowo występuje w wersji 7-osobowej, a możecie sobie jakby domówić czy zamówić wersję 5-osobową bez żadnych dopłat. Czyli czy 5- czy 7-osobowa wersja kosztują tyle samo. Także myślę, że to jest duży plus. Jeśli natomiast tych 7 miejsc nie potrzebujecie i chcecie wykorzystywać Espace jako po prostu SUV-a dla rodziny, trochę mniejszej rodziny, tak jak ja, no to sprawdźmy, co takim osobom jak ja oferuje bagażnik.
I tak z kanapą przesuniętą do tyłu w wersji 5-miejscowej otrzymamy 581 dm sześciennych, a w wersji 7-miejscowej tych decymetrów będzie 477. Natomiast jeśli przesuniemy kanapę do przodu, to 5-miejscowa wersja zaoferuje nam 777 dm sześciennych, a wersja 7-miejscowa decymetrów 677. Dobra, i przeskakujemy na kanapę. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i miejsca mam tutaj niesamowicie dużo. Może nie założę nogi na nogę, ale nie ma szans, abym dotknął kolanami do fotela kierowcy. Nie mam też żadnego problemu ze schowaniem stóp właśnie pod ten fotel, także pod tym względem jest naprawdę rewelacja. I podobnie nad głową, mimo bardzo dużego dachu panoramicznego, tego miejsca mam całą masę. No i zobaczcie, z fajnych udogodnień, bo przecież espace to po francusku przestrzeń, możemy sobie regulować nie tylko położenie oparcia tylnej kanapy. Przykładowo moja córka w trasie bardzo z tego skorzystała, bo pochylacie je do tyłu i może nie powiem, że leżycie, ale jest to na pewno pozycja bardziej sprzyjająca w ułożeniu się do snu. Przy czym chyba fajniejszą rzeczą jest to, że możemy regulować położenie całej kanapy i to aż o 22 cm. To jest naprawdę bardzo dużo, zobaczcie jak to wygląda. Tym samym w bardzo prosty i szybki sposób możemy sobie regulować i decydować, czy potrzebujemy dużo więcej miejsca w bagażniku, czy właśnie na nogi. Także tutaj konstruktorom na pewno należą się duże brawa. I może żeby za bardzo nie rozwlekać tego tematu przestronności, bo on jest w sumie bardzo prosty. Nowe Renault Espace to już nie minivan, ale SUV. Nie miałem jeszcze okazji, jak będzie z miejscem dla 6 i 7 osoby, ale w wersji dla osób 5 ten samochód jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przestronny. I mówię i o miejscu w środku, jak i o bagażniku. A teraz chcę przejść do tego, jak ten samochód jeździ, jak ja się tutaj czuję i czy tym samochodem jako całość warto się w ogóle zainteresować. No bo zobaczcie, powiedziałem, że mamy tutaj tę hybrydę, mamy 3 cylindry, czyli dokładnie tak jak tydzień temu w przypadku Australa, jeśli nie widzieliście, to polecam. Tylko w przypadku Australa Renault daje wybór. Tam jeśli nie potrzebujecie 200 koni, możecie sobie zamówić jednostkę słabszą, będzie miała na przykład 160, ale będzie miała też 4 cylindry. Tutaj dostajemy samochód jeszcze większy, i może mieć on tylko i wyłącznie 3 cylindry. I teraz powiem rzecz pewnie dziwną, na pewno dziwną, ale mnie te 3 cylindry dużo bardziej pasują tu niż w Australu. Już tłumaczę. Ten samochód jest większy. Można zapakować tu naprawdę dużo rzeczy, co zresztą zrobiłem. Można wygodnie wsiąść z całą rodziną i z tą toną bagażu pojechać na ferie, wakacje czy gdziekolwiek. Co też w sumie zrobiliśmy. I powiem Wam, że nie było nawet takiej... nie, że minuty, takiej sekundy, w której ja chciałbym tym samochodem jakoś fajniej, szybciej pojeździć. Na autostradzie, pod miastem, już nie mówię w mieście, nie wiem, zielone światło, ruszanie. To jest samochód, który jako ostatnią rzecz to prowokuje Was do szybszej jazdy. Wręcz powiem odwrotnie. On Was prowokuje do wolniejszej jazdy. Ten samochód jest bardzo komfortowy. Może słowo do osób, które spodziewają się takiego miękkiego, francuskiego wozidełka, to nie. Tak jak mówiłem też w przypadku Australa, to jest nadwozie komfortowe, ale na pewno nie jest miękkie, bujające, takie, gdzie wręcz może zrobić się niedobrze. Zobaczcie, jadę teraz po nierównej drodze i pewnie widać, że ja jednak podskakuję. Na krótkich, poprzecznych nierównościach to zawieszenie jest wręcz troszkę sztywne, ale to tylko wtedy. Ogólnie jest bardzo komfortowe. I ten samochód jest dokładnie do takiej jazdy. Wolnej, spokojnej, komfortowej, bezstresowej jazdy. Co to powoduje? Ano powoduje to, że ja jeżdżąc dużo spokojniej nie słyszę tych wad jednostki cylindrowej. Znaczy, nie słyszę. Słyszę, ale słyszę dużo mniej. I to jest jedno. A drugie, ten samochód naprawdę potrafi bardzo dużo jeździć, wykorzystując silnik elektryczny, silniki. No a wtedy tych wad, czy charakterystyki, czy cylindrowca nie słychać w ogóle. To jest oczywiste. Jeśli ktoś nie wie, o czym ja mówię, o tej charakterystyce czy wadach, to wsiądźcie sobie w taki samochód, gdzieś tam w salonie, uruchomcie go i wysiądźcie. I posłuchajcie. I to jest właśnie to. Chcę, żeby ten przekaz był jasny. Ja cały czas nie przepadam za silnikami trzycylindrowymi. Uważam, że to jest minus, że tutaj nie możemy wybrać na przykład słabszego silnika, palącego więcej, ale takiego, który ma 4 cylindry. Tak jak jest w przypadku Australa.
ale chcę też być w pełni szczery i przekazać Wam jak zawsze wszystkie swoje wrażenia. Dla mnie ta trzycylindrowa jednostka tutaj pasuje dużo bardziej niż w Australu, który dla mnie jest samochodem wzbudzającym większe emocje, takie w ogromnym cudzysłowie sportowe. Ale ja tamtym samochodem chciałbym pojeździć fajniej, szybciej, tutaj nie chcę i tego po prostu nie słyszę. Słyszę dużo mniej. Dobra, ale po co w ogóle zrobili tutaj taki silnik, taką hybrydę? Ano po to, żeby ten, może nie kloc, ale dosyć duży samochód mało palił, nie palił za dużo. Jak to wygląda w praktyce? Mamy zimę, nie mam w tej chwili jakichś minus 15 stopni, ale jest często koło zera. No teraz jest 7, ale jak ten samochód odbierałem, bardziej było koło zera i te pierwsze jazdy bardziej też minus 2, minus 4. I ten samochód palił mi na początku w Warszawie poniżej 7 litrów. Jak polecieliśmy w trasę, to na tych wolniejszych drogach ja spalałem nawet koło 6. Ekspresówka na takim najdłuższym dystansie to było 7,3, ale przypominam, cały samochód zapakowany. Autostrada to jakieś 8, 8,5. I to są wyniki moim zdaniem jak na dosyć dużego SUV-a zapakowanego, bardzo dobre. Ale dobra, zanim do ceny, do podsumowania jeszcze troszkę na temat tego wnętrza, bo to jest akurat bardzo duży plus tego samochodu. Wiem, że nie wszystkim spodobają się te wielkie ekrany, bo to jest naprawdę duże, zobaczcie przy mojej ręce. Wow. I tutaj jest podobnie jak w Australu. Jakość tego wyświetlacza to jest naprawdę totalny sztos. Tak jak powiedziałem, jakość najlepszych smartfonów i to robi wrażenie praktycznie na każdym, nawet na osobach, które wsiadają tutaj z tych teoretycznie bardziej prestiżowych marek. Świetna jakość ekranu, bardzo łatwa obsługa. To wszystko jest intuicyjne, łatwo znaleźć to, co chcecie. Mamy tutaj też pływającą konsolę, nie wiadomo po co, tak jak pokazywałem w przypadku Australa. Chowamy tutaj kawę, no to nic stąd nie wyjmiemy. Jak mamy tutaj coś większego, no to nie schowamy kawy. To się objawia szczególnie w trasie. I ogólnie już w kolejnym modelu. To jest gadżet, to jest ciekawostka, to jest coś innego. To jest coś wyróżniającego dzisiaj Renault. To jest coś, gdzie łatwo ułożyć tutaj rękę, jak sobie coś tutaj klikamy. I to jest coś, co nie wiadomo w sumie po co jest. Jakby też ktoś pytał, to jestem w Sopocie i podjeżdżamy właśnie pod Operę Leśną. Jak tutaj nie byliście, fantastyczne miejsce, ja uwielbiam tutaj być. Jestem w zasadzie co roku na koncertach, nie wiem czy te kamery coś zbierają z zewnątrz, czy coś będzie widać, ale jeśli tak, to sobie popatrzcie. A wracając do samochodu, obsługa klimatyzacji tak samo jak w Australu, cieplej, zimniej, siła nawiewu za pomocą przycisków. Natomiast jeśli chcecie sobie włączyć jakieś ogrzewanie kierownicy, czy ogrzewanie fotela, no to już dotykowo, ale ogólnie bardzo proste. Co natomiast jeszcze muszę powiedzieć? Trochę w lewo zegary. Te zegary są bardzo specyficzne. Jestem przekonany, że część z Was je polubi za to, że w miarę prosto można się tutaj odnaleźć, ale to są zegary, czy w zasadzie wyświetlacze, którym bardzo daleko do takich klasycznych właśnie zegarów, więc tutaj może być z odbiorem różnie. Natomiast, znowu dziwna sytuacja. Renault w katalogu twierdzi, że mamy tutaj bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay i pewnie mamy, ale znowu miałem taką sytuację, że mój telefon bezprzewodowo się nie połączył. Natomiast to nie jest tak bardzo potrzebne. Czemu? Bo mamy tutaj aplikację Google, mamy sklep Play i na przykład mapę googlowską mamy wgraną, że tak powiem, systemowo już w ten samochód, już w te multimedia i nie potrzebujemy parować telefonu. Co to daje, jeśli ten telefon się rozładuje? Albo na przykład się nie połączy, a nie mamy kabla, czy po prostu wygodniej korzystać z mapy, która cały czas tu jest, włączamy sobie jakieś ustawienia i wszystko widzimy na head-upie, tak jak w przypadku Australa. Ten head-up jest świetny, jest prosty, jest bardzo czytelny. Nieważne, czy mamy noc, czy mamy dzień, czy mamy wręcz duże słońce, zawsze go widać. Ja ten head-up uwielbiam i bardzo polecam jego dokupienie. Kosztuje chyba 3000. I powiem Wam też, że sama jakość tych materiałów i wygląd tych materiałów, co prawda to jest wersja, gdzie dostrzeżemy napisy Alpine, mi się to naprawdę podoba, bardzo przyjemnie się tego dotyka, jeśli lubicie dotykać samochodu w tym miejscu, no ale będziecie go dotykać w tym miejscu i ten taki, nie wiem, zamsz, czy co to jest na kierownicy, nie znam się, ale to jest świetne, bardzo przyjemne. Ta kierownica może nie spodoba się każdemu, ale dla mnie jest mega wygodna i mega przyjemna w dotyku i w obsłudze. Powiem jeszcze tylko, że tak jak w Australu mamy ogrzewaną szybę i tych drucików w szybie praktycznie nie widać. I prawie na koniec 4Control, to co mówiłem w przypadku Australa. Nie jest to niestety napęd na 4 koła, ale oznacza to, że mamy 4 koła skrętne. I tak jak wiecie, ten samochód jest jeszcze większy i przez to, że 4 koła się skręcają, manewrowanie, zawracanie tym samochodem w mieście, to jest po prostu bajka i to jest wręcz przyjemność. A, jeszcze jedna rzecz z trasy, bo bym zapomniał, wyciszenie. Ten samochód do 100 na godzinę jest mega cichy. W mieście, jak jeździcie na prądzie, tak samo, jest super. No ale to chyba nie jest jakiś szczególny wyczyn, żeby być cichym do 100 na godzinę. 120, 140... Jak jest dobra droga, dobry asfalt, to te 120 jeszcze ok, ale 140...
Nie jest źle, żeby było jasne, ale ja spodziewałbym się, że tej klasy samochód, praktycznie pod każdym względem, również pod względem wyciszenia, będzie super, a jest tak, nie jest źle, o, chyba bym tak to nazwał, ale chciałbym, żeby było lepiej. No i kilka słów na temat skrzyni. Jak widzicie, obsługujemy ją taką dźwigienką tutaj przy kierownicy, a nie gdzieś między fotelami. I w zasadzie to, co chcę powiedzieć, to jest to znana już z Renault skrzynia wielotrybowa, która do tego samochodu, oczywiście moim zdaniem, pasuje dużo lepiej niż na przykład do Australa. Czemu? Ano dlatego, że wady tej skrzyni najbardziej zauważymy jeżdżąc dynamicznie, a ja tym samochodem dynamicznie po prostu nie jeżdżę, bo mnie on do tego nie prowokuje. Spróbowałem oczywiście tak pojeździć, aby to potwierdzić, no i potwierdziłem. Także podczas spokojnej jazdy, a zakładam, że do właśnie takiej, taki samochód kupujecie w tej wersji z taką skrzynią, to sprawuje się ona bardzo dobrze i powinniście być z tej skrzyni zadowoleni. No chyba, że się zepsuje, ale na ten temat się nie wypowiem, bo nigdy samochodu z taką skrzynią nie miałem. Spostrzegawczy na pewno zobaczyli, że mamy tutaj łopatki, ale to nie są łopatki do zmiany biegów, tylko do zmiany siły rekuperacji. I powiem Wam, że to naprawdę działa i w tym najmocniejszym trybie przy najsilniejszej rekuperacji możliwa jest tak zwana jazda one pedal driving. Fotele Vespas są bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Po każdej dłuższej trasie wysiadałem totalnie zrelaksowany, tym bardziej, że mamy tutaj masaż, który możemy sobie regulować. Także podsumowując, fotele to naprawdę kawał porządnej francuskiej roboty. No i dobra, ale żebyście wiedzieli, czy takim samochodem się w ogóle możecie zainteresować, sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. A przez to, że mamy tylko jedną wersję napędową, sytuacja jest bardzo prosta. Pierwsza wersja Techno kosztuje 192 900 zł, druga Esprit Alpine to koszt 206 900 zł, a cennik zamyka wersja Iconic i tutaj już 216 900 zł. To wiecie już wszystko, może żeby ten odcinek nie trwał godziny, to nie będę już opowiadał o tych cenach, powiem coś innego. Tak szczerze, wiecie jaką, nie wiem czy to nazywać wadą, ale nazwijmy to wadą, jaką wadę ma dzisiaj Espas? Nie tylko Espas. Austral, Captur. Te samochody, wiecie czym się różnią? Długością, no i szerokością, wysokością, czyli rozmiarem. Jak wsiadam w jeden, w drugi, w trzeci, to wszystko jest takie same. Ta konsola, obsługa i tak dalej. Może to nie jest złe, bo ktoś miał mniejszy samochód, jeździł ileś lat, kupuje większy, wsiada, wie wszystko. Chociaż jak jeździł parę lat temu, było trochę inaczej. Ale wiecie o co chodzi, jest łatwiej się przesiąść. Ale ja jednak wolałem takie czasy, kiedy na przykład, nie wiem, BMW, trójka, E90 i piątka, E60. To były jakby samochody z innego kontynentu, robił je kto inny i w ogóle z innych marek. Tylko ja ze 100 metrów i z 200 widziałem, że to jedzie trójka, to jedzie piątka. Były to samochody inne. Dzisiaj to wszystko staje się identyczne i różni się tylko rozmiarem. I nawet jeśli te wszystkie samochody są super, bo one naprawdę są super, to może to jest dziwne. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, ale ja chciałbym czegoś innego. Jak wsiądę w Australa, a potem w Espace, to chciałbym się tutaj czuć inaczej. Nie tylko mieć trochę więcej miejsca nad głową, ale widzieć, że jadę innym samochodem. A jakbyście mnie obudzili w nocy, zasłonili oczy, wsadzili w ten samochód, ja bym nie miał pojęcia, czy siedzę w Australu, czy siedzę w Espace. No ale takie mamy dzisiaj czasy. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat, bo jestem ciekawy, czy to jest jakiś mój wymysł, czy też macie takie wrażenia, odczucia. A podsumowując, Espace to nie jest już dzisiaj van, czy też minivan. To jest SUV, który oferuje bardzo dużo miejsca, bardzo dużo fajnych rozwiązań z tyłu. Jest bardzo komfortowy, bardzo wygodny. To jest świetny wybór dla większej rodziny. Pamiętajcie tylko, że jeśli ten samochód Was zainteresował, to musicie liczyć się z tym, że będziecie mieli 3 cylindry. Czekam jak zawsze na Wasze opinie. Dajcie znać, co sądzicie o tych identycznych samochodach. No i jak zwykle poproszę, jeśli macie chwilę, to oceńcie ten materiał. To mi naprawdę bardzo pomaga. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!